Narcyzi to nieźli aktorzy, ale narcyzi uwodzicielscy to można by powiedzieć mistrzowie teatru. Szkoda, że tylko niestety teatru kategorii B. Narcyz uwodzicielski to inaczej narcyz charyzmatyczny, teatralny, dramatyczny, histrioniczny albo mówiąc bardziej po staremu, histeryczny. Narcyz uwodzicielski łączy w sobie cechy... Zaburzenia osobowości histrionicznego. Słowo histrioniczny odnosi się do teatralności. Takie osoby zachowują się w sposób powierzchowny, płytki emocjonalnie mają dosłownie takie teatralne, przesadzone gesty. Ich zachowania, ich sposób mówienia, ton często jest taki nadwyraz często jest taki ostentacyjny, zwracający uwagę. To, co charakteryzuje narcyzów i uwodzicielskich, to również taka chęć zwracania na siebie uwagi poprzez zachowania prowokacyjne, często epatowanie seksem, przez epatowanie takiego rodzaju yy, urokiem osobistym, poprzez takie czarowanie drugiej osoby. Yy, często takie osoby są dosyć sprytne, wygadane, jednocześnie nie dążą do takiej prawdziwej, głębokiej bliskości, ale raczej chcą zaspokajać swoje hedonistyczne, prymitywne pragnienia, prymitywne pobudki. Bardzo często, niestety, też, co tu dużo mówić, kłamią, oszukują i bardzo lubią przyciągać do siebie osoby, które wydają im się naiwne i bezradne. Typ uwodzicielski zwraca na siebie uwagę głównie swoją seksualnością, a więc stara się przyciągać uwagę przede wszystkim wyglądem. Bardzo dba nie tylko o wygląd fizyczny, ale również pewnego rodzaju strój, imidż, jakiegoś rodzaju e, wizerunek. Tego typu osoby niekoniecznie starają się przyciągnąć uwagę intelektem, jakąś mądrością czy roztropnością, ale raczej wolą świecić golizną. Bardzo często tego typu osoby pokazują swoje ciało, eksponują w jakiś sposób. Jeżeli będzie to kobieta, no to za przykład będzie nosić bardzo krótką spódniczkę, yy, bardzo głęboki dekolt. Jeżeli mężczyzna, no to oczywiście będzie eksponował swoje muskuły i swoje wyrzeźbione pięknie ciało. Jeżeli chodzi o typ uwodzicielski, przypuszczam, że zdecydowanie częściej zdarza się, że są to kobiety. Tak jak w przypadku typu antyspołecznego częściej trafiali się mężczyźni, to tutaj kobiety mają, można powiedzieć, idealne pole do popisu. Jak zwykle wygląda kobieta, która jest taką uwodzicielską narcyską? Otóż taka kobieta będzie bardzo seksownie ubrana, bardzo rzucająco się w oczy, będzie mieć bardzo wyrazisty makijaż, często mocny makijaż, czasami nawet za mocny i nieadekwatny do wieku czy sytuacji. Bardzo często takie kobiety lubią zwracać na siebie uwagę na przykład bardzo wyrazistym kolorem włosów, więc nie będą to raczej szare myszki, tylko albo będą miały na przykład włosy bardzo jasny blond, Albo czarne, albo na przykład czerwone, czy jakieś ognisty, rudy. Mogą też robić jakieś inne nietypowe fryzury. Takie osoby wybierają też często bardzo nietypową odzież, która niekoniecznie musi być wyzywająca, ale będzie zwracać tak czy inaczej uwagę każdego, kto będzie przechodził obok takiej osoby uwodzicielskiej. Tego typu kobiety lubią też na przykład długie buty opinające ciało, krótkie sukienki, krótkie jakieś tam spodeneczki. Jakieś różnego rodzaju akcenty, na przykład ze złota. Lubią jakiegoś w ogóle rodzaju nawiązania, czy do luksusu, czy jakieś artystyczne na przykład elementy odzieży. Dlatego bardzo często takie kobiety wyglądają jako takie trochę femme fatale. Mężczyzna z kolei będzie raczej uwodził na przykład poprzez rzeźbę swojego ciała, jakieś tatuaże, jakieś męskie akcenty. Może mieć na przykład jakąś nietypową stylówę, jakąś nietypową fryzurkę, którą zmienia co jakiś czas. Może też zwracać na siebie uwagę bogactwem materialnym, typu drogi zegarek, szpanerski samochód, jakieś najnowsze buty bardzo znanej marki. Chodzi o to, żeby robić wrażenie albo na przykład takiego Bogacza albo wrażenie np. luzaka, buntownika. Taki mężczyzna na przykład, może chodzić z papierosem gdzieś tam w kąciku ust, yy, rzucać jakieś tam stwierdzenia, że życie jest za krótkie, żeby nie czerpać z niego całymi garściami, yy, może mieć różnego rodzaju jakieś tam swoje frazesiki, jakieś rodzaju mądrości. Zresztą tutaj kobiety mogą stosować podobne sztuczki. Mężczyzna fizycznie. Będzie raczej zadbany, wysportowany, wypachniony. Będzie podkreślał ładne ciało, na przykład opiętą koszulą i opiętymi spodniami. Nawet jeżeli będzie musiał ubrać się elegancko, to będzie podkreślał kształt swojego ciała. Wracając jednak do kobiet. Kobiety często wcielają się też w różnego rodzaju role. Taka kobieta zazwyczaj przede wszystkim sprawia wrażenie typowej femme fatale. To znaczy. Wydaje się taka dekadencka, taka zbuntowana, taka zmanierowana. Często przyjmuje różnego rodzaju pozy, żeby jeszcze bardziej pokazać to co niby rzekomo czuje, A tak naprawdę często ta uczuciowość jest bardzo płytka u niej. Takim dosyć dobrym przykładem typowego narcyza uwodzicielskiego jest na przykład postać serialowa zwana w serialu Jolanta Pupcia, Dubcia. Tak jest określana. Jest to kobieta, która zazwyczaj chodzi w bardzo króciutkiej spódniczce, ma bardzo takie ekstrawaganckie fryzury, zazwyczaj nosi co chwila jakieś nowe buty, no i oczywiście jest przy tym bardzo roszczeniowa. Właśnie też robi takie teatralne miny, że ona jest na przykład znudzona, nóżkami sobie tam gdzieś przewraca, a mężczyzna w tym momencie kompletnie ogłupiały robi dla niej wszystko to, czego ona praktycznie zechce. Ale tego typu kobieta może też na przykład zgrywać się na arystokratkę, na taką kobietę z dobrego domu, krygować się na taką wyrafinowaną, wyjątkową kobietę. Nie musi więc być taka wyuzdana i wulgarna, ale może wręcz próbować pokazać, że jest osobą szczególnej klasy i gdzie na taką kobietę zasługuje oczywiście szczególny mężczyzna. Może też zgrywać się osobę niedostępną. Może zgrywać taką osobę, która w ogóle nie chce się wiązać, tylko po to, żeby bardziej zaintrygować mężczyznę. Są tacy mężczyźni, którzy z różnych względów uganiają się, w cudzysłowie oczywiście, za kobietami niedostępnymi. To samo zresztą dzieje się często również ze, z kobietami względem mężczyzn. No i tego typu kobieta uwodzicielska będzie wiedziała, jak manipulować, żeby właściwie nie robiąc nic przy tym mężczyźnie, żeby ten mężczyzna dosłownie stracił dla niej głowę. Tego typu mężczyzna często jest wiedziony taką obietnicą, że kiedy już ją zdobędzie, to nie wiem, manna spadnie z nieba, y, ktoś rozłoży przed nim czerwony dywan, jakieś fanfary zagrają, nie wiem, nie wiem, trudno powiedzieć, jakie wyobrażenie ma tego typu mężczyzna, ale tego typu kobieta bardzo długo potrafi takiego kogoś zwodzić. Taka kobieta może przekupywać seksem, może bombardować y, tak zwani miłością, nawet nie tyle miłością, co po prostu seksualnością, ale nie musi tego robić. Może być też tak, że ta kobieta uwodzi, ale nawet w ogóle nie daje się przy tym praktycznie dotknąć. Y, że daje się jedynie do siebie zbliżyć, ale zawsze jest o krok przed mężczyzną. Narzyska uwodzicielska może też się wcielić w rolę takiej słodkiej lolitki, takiego niewiniątka, które sobie chichocze pod noskiem, która jest taka, może udawać taką kobietę, która jest wieczną osiemnastką. Nawet czasami to wygląda trochę kuriozalnie, ale nieraz mówi się nawet o niektórych kobietach w za zaawansowanym wieku, że to są takie dzidzi babcie. No to tego typu kobiety często tak się zachowują infantylnie, bardzo nieadekwatnie do wieku, na przykład chodzi na przykład z gołym brzuchem, żuje sobie gumę do rzucia, oczywiście jest bardzo mocno wymalowana, to też może być właśnie tego typu osobowość. W tym miejscu mogę Wam podać jeszcze jeden przykład narcyzki uwodzicielskiej, którą akurat miałam okazję spotkać w prywatnym życiu. Gdybym sama tego na własne oczy nie zobaczyła i nie usłyszała pewnych rzeczy, to być może bym nie uwierzyła, że taka kobieta potrafi dokonać takiego spustoszenia w męskim umyśle. Widziałam na własne oczy, jak tego typu kobieta potrafiła tak manipulować, że mimo że miała swoje lata, mimo że nie była już najatrakcyjniejsza, mimo że hm, teoretycznie najlepsze czasy, jeśli chodzi o wygląd, miała już za sobą, to jednak bardzo dobrze kamuflowała swój wiek poprzez ubrania, poprzez makijaż, odpowiednie dodatki. I powiem tak, do dzisiaj nie wiem, co ona wyrabiała w umysłach konkretnie dwóch mężczyzn, dorosłych, żonatych. Nie sądzę, żeby z którymkolwiek z nich czy spędziła noc, czy narobiła jakieś nadziei, ale w jednym i w drugim przypadku doprowadziła do takiego stanu, że jeden z nich zaczął, <grych> zaczął bronić jej nawet w sytuacjach, kiedy ta kobieta zachowywała się bardzo źle. Kiedy wręcz, no można by było powiedzieć, działała na szkodę innej, starszej osobie, notabene, osobie, której powinno się już pomagać, którą powinno się chronić. I mimo wszystko jeden z tych mężczyzn potrafił dalej bronić tej kobiety, mówiąc, że przecież nic takiego się nie dzieje, nic takiego się nie stało. Nie wiem, czy zamrugała rzęsami, czy tam. Czy pokazała dekolt, czy nie wiem, co ona zrobiła, czy się jakoś uśmiechnęła, może się śmiała z jego żartów. Nie mam, do dzisiaj nie mam bladego pojęcia, co tam się wydarzyło, ale naprawdę taka kobieta potrafi bardzo zręcznie manipulować. Z kolei w przypadku drugiego z tych mężczyzn no tutaj jest ewidentne podejrzenie, że tam chyba ten mężczyzna się po prostu w niej podkochiwał. No, pewne rzeczy jasno na to wskazywały. Natomiast wielokrotnie widziałam, jak oszukiwała nawet bardzo bliskie sobie osoby. Widziałam, jak bez żadnego problemu nawet powieka jej nie drgnęła, jak potrafiła bajerować nie tylko mężczyzn, ale jak potrafiła też zdobywać przychylność kobiet. Z drugiej strony, jeżeli nie była w stanie zdobyć czyjejś przychylności, no to traktowała taką osobę po prostu jak powietrze ignorowała ją dosłownie doszczętnie. Tak więc to są osoby, które naprawdę są bardzo wyrachowane i jeżeli kiedykolwiek czytaliście jakąś książkę, czy oglądaliście film o takiej kobiecie, która bez problemu manipulowała dużą grupą ludzi i uważaliście, że, że takie coś nie mogłoby się zdarzyć w życiu, no to mogę wam powiedzieć, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. I wcale tego typu kobieta nie musi być wybitnie piękna. Tak więc podsumowując, jeżeli kobieta jest narcyzem uwodzicielskim, to będzie wabić mężczyzn, czy powiedzmy ofiary, poprzez udawanie ofiary, udawanie takiej bidulki, sierotki, takiej biednej, nieszczęśliwej osoby, poprzez kokietowanie, bajerowanie, uśmiechy, poprzez komplementy, poprzez też udawanie właśnie twardzielki, poprzez udzielanie złotych rad, poprzez udawanie takiej wspaniałej, powiedzmy, osoby, która zawsze pomoże, zawsze coś fajnego powie. Poprzez zwracanie na siebie uwagi, poprzez kuszenie erotycznie i uwodzenie, poprzez seks, no i poprzez bombardowanie miłością. Mężczyzna z kolei będzie zwykle uwodził, oferując to, co ma najlepsze, czyli po prostu siebie. Często będzie szukał kobiety właśnie silnej, zaradnej, niezależnej, na przykład po to, żeby go utrzymywała, albo wręcz przeciwnie, uległej oddanej, żeby robiła dla niego wszystko, czego tylko on zapragnie. Jak jest postrzegany narcysów uwodzicielski na zewnątrz? Jeżeli mężczyzna, to jako taki piękny, śwircyk, bawidamek, taki goguś. Jeżeli kobieta, to, be, to najczęściej jest postrzegana jako fanfatal, jako taka modliszka, taka lilit, taka powiedzmy lokalna piękność, właśnie wspomniana taka arystokratka, czy na przykład wręcz przeciwnie, jako taka wieczna osiemnastka. Takie osoby często też wcielają się w różnego rodzaju role. Na przykład mogą zachowywać się, jakby byli, nie wiem, na przykład, załóżmy, mis Polski, świata, wsi, miasta. Yy, bardzo starają się, żeby stać się jakiegoś rodzaju obiektem pożądania. I teraz, jak wyglądają rokowania, jeżeli chodzi o związki? Jeśli chodzi o związki natury romantycznej, no oczywiście, rokowania są bardzo niskie dla obu płci. Tego typu partner przede wszystkim jest wyrachowany. Trzeba sobie to raz na zawsze zapamiętać. Jeżeli ktoś próbuje nas uwodzić, jeżeli ma do tego talent, to nie po to zdobywał ten talent, żeby wykorzystać go jednorazowo, tylko po to, żeby ten talent wykorzystywać wielokrotnie. Więc często są to osoby, które mają, jak to się mówi, doskonałą gadkę, świetny wygląd, urok osobisty są to osoby, które w jakiś sposób łatwo nas przyciągają do siebie. Niestety są to też ludzie, którzy bardzo chętnie ogołocą nas z pieniędzy i godności. Zdecydowanie nie polecam takich osób do związków ani krótkotrwałych, ani długotrwałych. Tego typu relacje z reguły kończą się tym, że dochodzi tak czy inaczej albo do rozstania, albo do rozwodu. Później bardzo często wchodzą jeszcze w grę dodatkowo roszczenia finansowe. Także nie są to przyjemne sytuacje. Jak to z kolei wygląda, jeżeli narcyz uwodzicielski jest naszym znajomym, przyjacielem, kumplem, sąsiadem? Jest to osoba, powiedzmy, na imprezę i to raczej też na krótko. Prędzej czy później i tak zacznie nas wykorzystywać. To jest typ osoby, która nawet na imprezie potrafi być bardzo męcząca, ponieważ a to wyciągnie jakiegoś papieroska, a to poprosi, żeby postawić drinka, a to, żeby gdzieś zawieść. Więc prędzej czy później okazuje się, że nawet jeśli to jest daleki znajomy, czy daleka znajoma, to i tak zaczyna nas wykorzystywać. Natomiast jak to wygląda w przypadku relacji, gdy jest to rodzic albo nasza rodzina? Tego typu narcyz jest najczęściej oczywiście skupiony na sobie, dający zły przykład, bratający się często z rówieśnikami swoich dzieci. To jest taki typ osoby, gdzie na przykład, jeżeli jest to matka, to bardzo chętnie siada z dorosłymi kumplami swojego dorosłego syna i na przykład pije sobie z nimi alkohol. Także są to osoby też często nieodpowiedzialne, toksyczne, często niedostępne, dziecinne, wymagające wiecznie wyręczania siebie w różnych sytuacjach i często wymagają tego od własnych dzieci. Można więc powiedzieć, że jeżeli masz tego typu rodzica, to często będziesz się czuł, jakbyś miał krnąbrne, źle wychowane dziecko. Jeżeli taka osoba kogoś już poużywa i pozużywa, to często porzuca go jak resztki wyciśniętej cytryny. Tak więc podsumowując, narcyz uwodzicielski nie po to wkłada tyle swojej bezcennej energii w swój wizerunek, w swój wygląd i w to, żeby cię oczarować, w to, żeby cię zbajerować, żeby później po tym wszystkim tak po prostu wypuścić cię z rąk. Narcyz będzie tak długo wykorzystywał wszystkie możliwości, jakie tylko mu dostarczysz, aż wykorzysta je wszystkie do cna. Jeżeli już nie będziesz do niczego potrzebny czy potrzebna, to pewnie zamieni cię na inny egzemplarz albo po prostu porzuci. Tak więc, jeżeli naprawdę masz wrażenie, że to, co cię spotkało, jest zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo naprawdę bardzo duże że faktycznie to, co cię spotkało, prawdziwe nie jest. A narcyz i prawda, no cóż, to wszystko bardzo mocno się rozmija. Zapraszam na kolejne nagrania.